Hejcześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 33 odcinku Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. I co moi drodzy, dotarliśmy wreszcie do upragnionych pradawnych. Mamy parę ludzi, z którymi powinniśmy porozmawiać, również tutaj widzę, że jest jakieś miejsce, ale no raczej tego nie otworzymy tak łatwo. Mamy dwa przełączniki, wydaje mi się, że na razie nie powinniśmy z tym ani trochę kombinować. Cóż, tymczasem... Ogólnie, moi drodzy, mam dla was pewną nowinę. Niektórzy z was pewnie już wiedzą, że 10 grudnia jest premiera nowej modyfikacji do Gothica. Z tego co kojarzę, Kroniki Myrtany wychodzą. Kroniki Myrtany? Kurde, co za mod wychodzisz? Zapomniałam. Czy... Ej, no naprawdę. Nie wiem, co jest ze mną nie tak. Ale nie pamiętam, co wychodzi. Tak czy inaczej, jeżeli mi się przypomni, to oczywiście wam powiem, ale wychodzi nowa modyfikacja z dubbingiem, co ciekawe. No i wypadałoby, żebyśmy sobie tą modyfikację ograli na kanale. Więc tak powiedzmy, że zrobimy. Jednakże no, mamy też Mroczne Tajemnice przed sobą. Więc wygląda na to, że będziemy musieli sobie jakoś poradzić z tym, żeby... jakby te serie obie mogły się pojawiać na tym kanale. I to może być troszeczkę trudna sprawa, ale miejmy nadzieję, że się uda. Dzieje Korinis chyba wychodzą. Albo Kroniki Myrtany? Kroniki Myrtany wychodzą, tak. Dobrze, nie pomyliłam się wcześniej. I co? No, będziemy mieli dwie serie równocześnie. Także zobaczymy, jak to pójdzie. No dużo, dłużej będziemy, wiadomo, ogarniać całą grę, no ale taki to urok. A my mamy przed sobą kolejną osobę. Jest to Shergar. Twój oddech zdradza strach święty. Ale ja? Cudniesz strachem i starymi pomnikami. Odejdź pokojnie, skoro jeszcze mówię. Okej, okay, czyli Shergar nie chce z nami rozmawiać. Okej, okay. My musimy iść do jakiegoś głównego bossa osiedla. No widzę, że tutaj jest parę innych miejsc, więc najpierw zajrzymy tutaj. Okej, okay. Mamy też jakieś kuferki. Fajnie byłoby je pootwierać. Szczególnie, że nikt ich za bardzo aktualnie nie pilnuje. W ogóle te szaty. Widzicie to, jak one dziwnie ten? No nie, ja nie mogę tych kufrów otwierać. Ani jednego? O, okej, one są z drugiej strony, dobra. Okej, podniosłam coś. Co ja robię w ogóle? Okej, one są pozamykane na klucz. Dobra. Mogę wyjść stąd? Czy mi gra nie da? Dziękuję. Dobra, więc zostawiamy te kufry w świętym spokoju, a idziemy sobie popatrzeć tutaj gdzieś dalej, czy coś można znaleźć. Kogoś można znaleźć. Tutaj ktoś jest. Jest to... Balayaret. Wow. Skomplikowane imię masz. Nie mam teraz czasu. Przyjdź, kiedy będziesz miał mi do powiedzenia coś istotnego. Bywaj. Okej, okay, już mi mówi na przyjacielu, więc to chyba dobrze. Złota misa, bo jakieś kosztowności tutaj są. Jest kuferek obok niego. Te sfatygowane tomy mnie bardzo interesują, ale na razie zostawmy to. Widzę, że nawet kamienie ogniskujące. Kurde, tylko że nie mogę tego nawet podnosić. Dobrze, biegnijmy więc przed siebie. I zobaczmy, czego się tutaj dowiemy nowego. Okej, widzę jakąś komnatę po boku. Tutaj jest Algrion. My z nim rozmawialiśmy już. Dokładnie. Tutaj widzę, że jest dużo tych sfatygowanych tomów i w ogóle jakieś ciekawe książki tutaj można sobie wziąć. Okej, czy wy widzicie te potworki? Strażnicza Pantera. No dobrze, Strażnicza Pantero. Tutaj jeszcze kogoś mamy. Fladnag. Tak, życie to przekleństwo Bogu. Kim jesteś, nadrętna istoto? Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje nieistotne miano. No jasne. Mów, co ty tutaj robisz. Chciałem się dowiedzieć, czym się tutaj zajmujesz.
To, co ty chcesz, śmiertelniku, jest dla mnie tak samo ważne jak śnieg zalegający w pustyni Ikar przed 2000 lat. Precz z moich oczu krwnobrna istota, albo zasmakujesz gniewu nosa. Okej, okay, widzę, że nie zrobimy nic. Dałem wam ogień nieśmiertelności. Kryształ czasu. Interesujące rzeczy. Przywołanie paladyna i nosa. O wow, czy ja to mogę w ogóle sobie wziąć stąd? No wolałabym chyba nie, bo ci pradawni coś czuję, urwą mi głowę. No dobrze. Tutaj jest Kan. Wybacz, ale nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Okej, dobra. Tutaj można gdzieś chyba przejść. Wow. Tu jest jakiś teleport w ogóle. Okej, okay. Interesujące sprawy widzę. Ale my chcemy z głównym bossem porozmawiać, a tutaj? Długo kazało się do siebie czekać, śmiertelniku. Ale ja nie pozwoliłem ci zabierać głosu. Jeżeli jeszcze raz odezwiesz się i pytam, to będą to ostatnie słowa w twoim normalnym życiu. Mhm. W końcu wykazujesz przejawy inteligencji. Przynajmniej w tej kwestii osiągnęliście zadowalający konsensus. Tak w ogóle nie myślałem, że będziesz większy. A zresztą nieważne. Dotarłeś z tutaj śmiertelniku, bo taka była moja wola. Jesteś wiąz na mojej łasce. Zdaje się, że tak ludzie mają zwyczaj mówić w podobnych sytuacjach. Nie ukrywam, że twoja obecność tutaj ma pewien ściśle określony cel. Ale najpierw musisz dowieść swojej wartości. Angielio prowadzi cię już tego. Ja i tak już zmarnowałam zbyt wiele cennego czasu na rozmowę z tobą. Kiedy będziesz gotów, przyjdź do mnie. Jednak ani wcześniej, ani później. Mhm. I ciesz się życiem, śmiertelna istotą, bo to niezwykle cenny i krótki klejnot. Tutaj jest kryształ wieczności. A co się stanie, jak ja będę chciała tu wziąć ze sobą? Okej, nie mogę tego zabrać. A te tomy sfatygowane? Widzę, że ja mogę to czytać i chyba nawet wypadałoby, żebym to zrobiła. A możemy czytać to? Nie, nie mogę tego czytać. Mieliśmy iść do Algiriona, tak? Dobrze, czyli rozumiem, że z Kenwoodzem nie mogę porozmawiać więcej. A teraz mogę z Kanem? Nie, nie możemy z nim pogadać. Te strażnicze pantery mi się bardzo nie podobają. Mam wrażenie, że chcą mi zrobić jakąś krzywdę. Kto tutaj był, bo już nie pamiętam. Fladnak, dobra, to nie. Ale ja bym chciała sprawdzić, czy mogę te kryształy wziąć. Na przykład ten kryształ czasu. Ej, ja mogę to po prostu sobie zabrać. Przywołanie paladyna i nosa. Czy ja dostanę w łeb za to, że sobie to wzięłam? Fladnak, zbijesz mnie za to? Tak. O kurde! Typie, przepraszam! Dobra, F9 sobie zrobię. Wiecie co? Zostawię te kryształy na razie. Gdyż, że Fladnak mnie nienawidzi. Okej. Okay. Tutaj był... kto? Wciąż żyjesz. No, to z nim miałam porozmawiać. To dobry znak. Ken Woods ma wobec ciebie jakiś zamysł. Powinieneś być mu wdzięczny za to, że zwrócił na ciebie swą uwagę. Rzeczywiście, jestem mu strasznie wdzięczny za kolejne kłopoty. A jednak mistrz miał rację. Że niby co? Wykazujesz obecność szczątkowej inteligencji. A to bardzo rzadka przywara wśród współczesnych ludzi. Dzięki. Od razu poczułem się lepiej. Sarkazm ci nie pomoże. Rzekłbym nawet, iż raczej nie jest wskazany. Dłużej się wtedy żyje. Chyba zrozumiałem aluzję. Słucham więc, co masz mi do powiedzenia. Kolejny przyjaw inteligencji. A to wśród... Byłbym dozgonnie wdzięczny, gdybyś oszczędził sobie tych cholernych komentarzy. Z
Skoro takie jest twoje życzenie, wciąż ratyfikujemy odwieczne prawo gościnności. Dopóki będziesz przestrzegał naszych zasad, dopóty będziesz żył. Dobra już, dobra. Nie jestem idiotą. Mów jak mogę cię stąd wydostać. Lub raczej, kogo mam zabić, żeby wyswobodzić się z tej zapadłej dziury. Po pierwsze, właśnie złamałeś jedno z rządzących się tutaj praw. Nigdy więcej nie obrażaj majestatu tego konsekrowanego miejsca. Chyba, że chcesz popełnić samobójstwo. Ale ja na twoim miejscu wybrałbym bandę wygłodniałych zębaczy. Byłoby szybciej i mniej boleśnie. Powtórę. Jeżeli chcesz dojść do końca tej rozmowy, to okazuj więcej szacunku temu miejscu jak jego mieszkańcom. Wiem, że wiele pytań ciśnie ci się na usta. Pozwól więc, że pokrótce opowiem ci o tej świątyni i o nas. Dobra, ale... Jeżeli jeszcze raz mi przerwiesz, to wyrwę ci jęzor i zrobię sobie z niego wkładki do butów. Czy wyraziłem się wystarczająco zrozumiale? To świetnie. Zacznijmy więc nasze preludium od kilku dość istotnych faktów. Znajdujesz się w świątyni pradawnych. Pradawni są strażnikami wiecznego płomienia Innosa. Od zawsze pradawni byli opoką kultu Boga Ognia. W zamierzchłych czasach było nas wielu. Tak wielu, że sam Beliar bał się otwartej konfrontacji z nami. Niestety, jak to w życiu bywa, wszystko ma swój początek, jak i kres. Trywialnie rzecz ujmując, zmierzch ery pradawnych nastąpił zanim twoja matka legła pod twoim ojcem. Tak by to chyba powiedział ktoś taki jak ty. Staram się mówić zrozumiale. Jeżeli coś będzie dla ciebie niejasne, to później będziesz mógł zadać kilka pytań. Szybko się uczysz, śmiertelniku. Ale to wiadomo znak na to, że ten Uc dokonał mądrego wyboru. Na czym to ja skończyłem? Aha, przed kilkoma tysiącami lat ziemie te były we władaniu mrocznych i potężnych mocy. Jednak pradawni przybyli tu i pokonali nienazwane zło. Jak się jednak okazało, nie na długo. Przed 5 wiekami powróciła na tę ziemię potężna armia orków, dowodzona przez 5 braci szamanów. Pradawni i zastępy paladynów Innosa stawili czoła tej potędze. Niestety, na to wszystko wmieszał się sam Beliar. Pan Mroku wysłał hordy swych nieumarłych sług, którym przewodził potężny czarny arcymag. Walczyliśmy do końca o każdą 5 ziemi, ale nieprzyjaciół wciąż przybywało. Wtedy to ten Uc podjął decyzję o odwrocie. Ukryliśmy się w naszej świątyni. Paladyni Innosa ofiarnie walczyli do końca, dając nam czas na ocalenie. W ostatniej chwili zapieczętowaliśmy magicznie portal prowadzący do świątyni. Więcej o tych wydarzeniach dowiesz się z Inkunabu w naszej bibliotece. Tak, to były piękne czasy. Ogień i śmierć tańczyły na kurhanach naszych nieprzyjaciół. Jak już wspomniałem, siedzimy tu od prawie 500 lat. Mamy też swoje powody, aby nie ujawniać się śmiertelnikom. Wielu spośród twoich pobratymców wciąż nas poszukuje. Jednych prowadzi chęć zgłębienia starożytnych woluminów. Innych pcha czysta żądza władzy lub zwyczajna chciwość i głupota. Niezależnie od pobudek, ty jesteś pierwszym śmiertelnikiem, który zdołał pokonać strażnika portalu. Swoim czynem postawiłeś też pierwszy krok na ścieżce prowadzącej ku pradawnej tajemnicy. Mam nadzieję, że ta retrospekcja wydarzeń nie uczyniła jeszcze większego chaosu w twojej głowie. Reasumując, nasz mistrz ma wobec ciebie plan. Jednak najpierw musisz dowieść swojej wartości i przydatności. Musisz przebić drogę 7 kroków. Wtedy dowiesz się, dlaczego pozwolono ci żyć i dotrzeć do tego świętego miejsca. Mhm. Zadowolę, skoro musisz.
Okej, okay, to może o tą drogę 5 kroków? Może coś o tej bitwie więcej, albo o świątyni? Wspominałeś coś o bitwie z armią orków. To będzie iście epicka opowieść. Przed 5 wiekami ziemię tę zalały hordy orków, dowodzone przez 5 braci szamanów. Jednak mało kto wie o tym, że na czele tej armii tak naprawdę stał potężny czarny arcymag. Zdaje się, że nazywał się Uriziel. Uriziel? O kurde! Kiedyś ten potężny nieprzyjaciel był jednym z nas. Co? Ten arcymag był kiedyś jednym z pradawnych? Niestety tak. Uriziel od zawsze był bardzo ambitny. Zbyt ambitny. Trzeba przyznać, że był przy tym potężnym magiem. Chyba tylko Ken Uth włada większą mocą niż on. Niestety. Beliar nawiedzał go w snach i zatruł jego serce z tym czarnym jadem. Kiedy zorientowaliśmy się, że Uriziel nas zdradził, było już za późno. Zabił kilku spośród nas i wielu paladynów Innosa. Zdołał też wykraść pewien potężny relikt i wiele spośród naszych tajemnic. A uwierzcie, że były to niezwykle mroczne tajemnice. Myśleliśmy, że już go nigdy nie zobaczymy. Niestety wkrótce powrócił wraz z armią orków, aby ostatecznie zgładzić wszystkich spośród swych dawnych braci. Tylko dzięki heroizmowi walczących w naszych szeregach paladynów Innosa zdołaliśmy ukryć się przed plugawą potęgą Uriziela. Opowiedz mi coś więcej o tej walce. To był ostatni bój pradawny. A przede wszystkim ostatni bój Kortagora. Kogo? Lord Kortagor był dowódcą paladynów Innosa. Wraz ze swoimi rycerzami walczył do końca, dając nam czas na uratowanie niewinnych ludzi. Ta jaskinia, która prowadzi do naszej świątyni, stała się ich grobem. Paladyni ofiarnie walczyli do końca, dając daninę ze swej krwi i odwagi. Kiedy już było wiadomo, że nie zdzierżą potęgi nieprzyjaciół, Kortagor nakazał wszystkim paladynom, aby bronili portalu. Sam, na czele najznamienitszych wojowników, runął na hordy orków. Mało brakowało, a zdołaliby przełamać szereg nieprzyjaciół. Jednak wtedy sam Uriziel użył swojej mocy. Lord Kortagor padł jako ostatni, do końca walcząc w obronie portalu. Kiedy miecz wypadł z jego dłoni, krzyknął, że jego duch na wieki strzegł będzie wejścia do świątyni przed każdym, kto odważy się zakłócić spokój spoczywających tu umarłych. Sam Innos usłyszał tą przysięgę i boska moc wpłynęła na Kortagora. Niestety łaska Innosa okazała się też straszliwą klątwą, z której dopiero twój miecz go uwolnił. W ten sposób pokonałeś też pierwszy z kroków na drodze 7 kroków. Dlaczego pradawni nie walczyli do końca, tak jak paladyni? Dobre pytanie, śmiertelniku. Uwierz mi, że wielu z nas do tej pory się nad tym zastanawia. Taka była decyzja naszego mistrza i tylko Ken Uth zna prawdziwy powód. Może kiedyś nadejdzie właściwy czas i poznasz odpowiedź na to pytanie. A co stało się z tym Urizielem? Nikt tego nie wie. Być może, że wciąż snuje gdzieś swoje mroczne plany. Wydaje mi się, że imię Uriziel już gdzieś obiło mi się o uszy. Możliwe. Kiedyś tak właśnie nazywał się legendarny przywódca pradawnych. Wiele wieków temu, w czasach mroku i chaosu, to on stanowił opokę ludzkiego gatunku. Uriziel był pierwszym awatarem samego Innosa, Pana Ognia. Czarny arcymag przyjął to imię w swej arogancji i pysze. Twierdził, że jest nowym wcieleniem pradawnego Uriziela, ale Ken Uth dość klarownie wyjaśnił mu, gdzie jest jego miejsce. Wkrótce potem Uriziel zdradził nas i zbiegł.
Jezus Maria, więcej tych rozmów? Dobrze, no. Wypadałoby wypytać o wszystko. Więcej o tej świątyni? Mógłbyś opowiedzieć mi coś więcej. Szczególnie, że jest exp za to, nie? Pewnie, że mógłbym. Kiedyś znajdowała się tutaj zalana przez wodę podziemna grota. Ciekawe. Kiedy przybyliśmy tu przed wieloma wiekami, w najgłębszych czeluściach podziemi ukryło się potężne zło. Ten nienazwany demon zabił wielu spośród pradawnych. Wspierały go hordy nieumarłych i czarni kapłani. Jednak w końcu światło zatriumfowało i moc Innosa wygnała zło z tego miejsca. Postawiliśmy świątynię w tym właśnie miejscu, aby po wsze czasy przypominała nam o tych strasznych chwilach. Sam Innos konsekrował to miejsce, a jego boska moc chroni nas przed niecnym spojrzeniem nieprzyjaciół. Ale dlaczego ukrywać się przed ludźmi? Mam swoje powody. Ale o tym być może dowiesz się od Knuza. Opowiedz mi o pozostałych spośród twych braci. Naszego przywódcę już poznałeś. Jest nim Ken Uz. To on jest siłą sprawczą naszej kongregacji. Ja jestem pierwszym arcymagiem. Jak już pewnie zauważyłeś, posiadłem też moc zmiany kryształu. Najpotężniejszym wojownikiem wśród nas jest Shergar. Lord Cortagar był jego uczniem. Shergar jest bardzo tajemniczą osobą. Nawet Ken Uz nie ma nad nim pełnej władzy. Eline jest jedyną kobietą w naszym bractwie. Ale dobrze ci radzę. Trzymaj się od niej z daleka. Dlaczego? Pewnie sam kupce przekonasz się dlaczego. Nie będę ci psuł niespodzianki. Jest jeszcze Platna. Potężny mag i zaklinacz kryształu. Zaklinacz kryształu? My nie używamy run. Moc kryształów jest dużo potężniejsza. Wybrane zaklęcia można uwięzić w specjalnych kryształach. Jednak na razie nic więcej się o tym nie dowiesz. Korgan jest wspaniałym wojownikiem i strażnikiem portalu. Khan i Balayaret także są wojownikami. Porozmawiaj z każdym z nich, a na pewno dowiesz się dużo więcej. No dobrze, co mamy jeszcze? Wydostanie się? Jak mógłbym się stąd wydostać? Tylko Ken Uz może wydać rozkaz strażnikowi portalu, aby pozwolił ci opuścić świątynię. Mhm. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o drodze siedmiu kroków. To bardzo dobrze. Poszukaj w bibliotece. Znajdziesz tam sporo inkambułów traktujących o naszej historii. Poszukaj woluminu Illuminati. Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Okej. Mamy już wszystko, więc teraz możemy sobie poczytać książki. Illuminati, Szergaryzmy, tom 7, Starożytny Almanach, Arcanum Golum, tom 1, 6 krąg, 5 krąg, Zmurszała Księga, Złoty Kielich, to może nie będę go zabierać, a może jednak... A. Zmurszała Księga numer 2, Arcanum Golum, tom 2, ta Zmurszana Księga 3, Złoty Świecznik, Złoty Świecznik, Szergaryzmy, tom 6, Zmurszała Księga, tom 4, Szergaryzmy, tom 4. Czy to wszystko z tego miejsca? Chyba tak. Widzę, że się nie fochają o to, że biorę sobie kosztowności. Dobra, chodźmy jeszcze na drugą stronę. Może tam były jeszcze jakieś książki. A ten mag? A dobra, jest tutaj. Może nie będę mu sprzed oczu zabierać tego wszystkiego. Dałem wam Gwiazdę Poznania. Dobra, nie widziałam tego jeszcze wcześniej. Nie przeczytałam. Zaraz sobie poczytamy książki, tylko jeszcze przejdziemy się w inne miejsca. O, tutaj ktoś stoi w ogóle. Kim ty jesteś? A, to jest ten, Balayaret. Dobra, nie chcę go na razie zaczepiać. Książki mamy poczytać, dobrze. Tylko jeszcze sprawdzę, czy nie było tutaj ksiąg gdzieś wcześniej, bo coś mi świta, że jeszcze parę widziałam egzemplarzy. A jeżeli nie, no to od razu sobie Złoty Kielich. Ja to mogę sobie zabierać w ogóle.
Złota misa, złoty świecznik. Szergaryzmy, tom pierwszy. Okej, okay, to jest coś, co mi się przyda. O, poziomka kolejna, witam. Nie mogę tych miksturek, jakie to przykre. Jak widzicie, bardzo dużo jest tych... dialogów tutaj. Jest tragedia po prostu. Ale no dobra, no. Bywa i tak. O, tutaj dwie osoby są. Jest Khan i Shergar chyba, tak? Tak. Tutaj są zbroje. Jakieś książki tutaj jeszcze leżą. Nie, z tego co widzę nie, więc zaraz będziemy czytać. I później musimy się jeszcze raz zwrócić do tego gościa na A. Nie pamiętam już jak ma na imię, bo ma takie skomplikowane imię, że chyba nie zapamiętam. Jak ty się nazywałeś? Algirion, no właśnie, Algirion. Dobra, bo te książki mnie interesują. Almanach. Ducha, czysty umysł. Oczyścić swój umysł z niepotrzebnych myśli i złych emocji. Skup się na tym, co stanowi o sile twojej egzystencji. Zachowaj równowagę pomiędzy ciałem a umysłem. W tym starożytnym almanachu znajdują się zestawy wielu ćwiczeń poprawiających siłę duchową. Dzięki tej wiedzy będę mógł zwiększyć swoją manę. Ciekawe. Starożytna księga. Nie, starożytny wolumin. W czeluściach jaskini, w najgłębszej otchłani podziemi czyhało na nas nienazwane zło. Demon był bardzo potężny, jego spojrzenie paraliżowało ruchy i powołało paladynów i nosa na ziemię. Powalało. Kiedy to Shergar runął na bestię, uderzenia jego miecza zlały się w jedną migotliwą smugę cienia. Demon przeraźliwie zaryczał, a wtedy Kenuz wypowiedział ostatnie słowa zaklęcia. Zew pradawnych uderzył w przerażoną bestię niczym oddech smoka. Okej. Okay. Starożytna księga kolejna. Starożytny wolumin. Sen nie dawał wypoczynku. Uriziel obudził się z krzykiem przerażenia, jednak w ustach wciąż pozostawał słony smak krwi. Cienie tańczyły na ścianach w chybotliwym świetle świec, kiedy podjął ostateczną decyzję. I stało się. Uriziel zdradził swych braci, pieczętując swą zbrodnię krwią zabitych przyjaciół. Przerażający śmiech Beliara uniósł się spośród płonących zgliszczy niczym całun śmierci. Kolejny wolumin. Trzej bracia ze strachem pochylili głowy, złowroga postać stanęła nad nimi, wskazując kościstym palcem na bezimienną górę. Tam znajdziecie to, po co tu przybyliśmy. Rozległ się w głowach orkowych szamonów syczący szept. Zastępcy orków runęły na paladynów i nosa niczym morze stali i śmierci. Jednak wojownicy Pana Ognia nie cofnęli się nawet Co? Nie wiem. Nieprzyjaciele ponawiali atak kilkukrotnie, jednak męstwo paladynów ustępowało tylko ich determinacji. Starożytny wolumin. Kiedy nadejdzie czas zapłaty, powróci wybraniec Innosa. Tylko on zdoła pokonać pradawne zło i przywrócił umęczonym duszom zasłużony spokój. Jednak najpierw wybraniec zgłębi drogę siedmiu kroków i posiądzie wiedzę o pradawnych tajemnicach zapomnianego przez śmiertelników zakonu. Pradawni znów staną się ognistym mieczem Innosa, a ogień Pana Sprawiedliwości spopieli jego nieprzyjaciół. Dobra, mamy jeszcze jakieś książki. Krypta. Co to jest? Nie wiem. Pamiętnik Fallana, to już czytaliśmy. Droga siedmiu kroków. Illuminati. Droga siedmiu kroków. Ten, który zechce wyrzec się ścieżki mroku i podąży drogą światła, pozna prawdziwe źródło pradawnej potęgi. Dane mu będzie użyć jej, aby skruszyć łańcuchy zapomnienia i posiąść mroczne tajemnice. Droga siedmiu kroków. Pierwszy krok – odwaga. Już mieliśmy z nim do czynienia. Drugi krok – honor. Trzeci krok – szacunek. Czwarty – mądrość. Piąty – wiedza. Szósty – przeznaczenie. Siódmy – poświęcenie. Aby odkryć prawdę, musisz podążyć drogą siedmiu kroków. Okej, okay, coś jeszcze mamy do czytania tutaj? Piąty krąg możemy przeczytać. Ale no, to są tylko czary na piąty krąg. Szósty krąg. Możecie sobie poczytać. Arcanum Golum. Magia golemów. Kamienny golem. Lodowy i ognisty. Sztuka walki? Chyba to czytałam. Łowy i zwierzyna. Możecie sobie to przeczytać.
Almanach. Zbiór myśli nieprzemyślanych? Co to jest? A, szergaryzmy. W księdze tej autor zawarł owoce swego umęczonego umysłu. Autor nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia psychicznego po przeczytaniu zawartych tu szergaryzmów. Czym byliby ludzie bez wiary? Tylko prochem rzuconym przez Boga na szaniec zapomnienia. Miłość i nienawiść są ostrzami tego samego miecza, a różnica pomiędzy nimi sprowadza się do tego, że miłość rani serce, a nienawiść umysł. Życie sprawia, że możemy zrozumieć samych siebie, śmierć sprawia, że zrozumienie traci sens. Koniec przychodzi wtedy, gdy nasze czyny giną w pamięci innych. Świadomi swych słabości stajemy się istotami wolnymi. Czas dany nam przez bogów mogłyby zawrzeć się w jednej kropli, gdyby wieczność była bezkresnym oceanem. Szergaryzmy, tom drugi. W księdze tej autor zawarł owoce swego męczonego umysłu. Tak, to jest to samo. Narodziny i śmierć to przeciwne szale wagi życia. Dając życie, odbierasz tylko złudzenie. Odbierając życie, czynisz wolnym. Wolna wola pozwala czuć życie. Początek przenika koniec, świt zapada w zmrok. Śmierć odradza się w życiu, miłość podsyca nienawiść, ból daje nadzieję. Każdego człowieka ogranicza jego własny umysł. Śpiew to łaska bogów, którą zesłali nam w zamian za cierpliwość. Zrozumienie przychodzi wraz ze świeżym podmuchem wiatru. Ucz się wiedzieć, a nie patrzeć. Ucz się widzieć, a nie patrzeć. Najgorsze w marzeniach jest to, że się spełniają. Tom trzeci. Nie, czwarty. Człowiek może zapanować nad bólem, jednak nikt nie może zapanować nad człowiekiem. Są rzeczy, z których nie wyrazimy... z których nie wyrastamy, bo nie chcemy. Przecież zawsze przyjdzie na to czas i to jest właśnie przejaw wolnej woli człowieka. A jeżeli przejawem jest podyktowany głosem serca, to możemy mówić o prawdziwym szczęściu. Wy, ludzie, nie zdajecie sobie sprawy z wartości krwi. Płynie jej w waszych żyłach więcej, niż jej potrzebujecie, a zarazem za mało, aby móc się nią dzielić. I to jest właśnie paradoks krwi. Wam ona daje tylko życie, a nam tylko nieśmiertelność. Tu jest tam trzeci. Nie, piąty. To gdzie jest trzeci? Czas istotny nie jest, istotna jest tylko chwila. Definicja obłędu. Kiedy ktoś powierza te same zachowania, powtarza i oczekuje różnych rezultatów. Wypij krew swoich wrogów, a przestaniesz się ich bać. No już ci się przesuwam. Musimy wrócić do tego tomu. To nie jest to. Piąta część. Chaos zwiastuje zmierzch prawości. Dusza zwiastuje deszcz cierpienia. Burza. Mrok zwiastuje ból istnienia, cierń zastuwa nieśmiertelną duszę, śmierć rozdziela błyskawicą nicości. Porządek przywraca nadzieję. Wiatr osusza łzy cierpienia, światło ukazuje jedyną prawdę. Niebo przenika całą śmierć, życie pozwala nam dotykać... Pozwala nam dokonać wyboru. Gdy nadchodzi właściwy czas, w którym sercu rodzi się odwaga. Życie... W każdym sercu rodzi się odwaga. Życie upływa w strugach gówna, przed którym osłania nas tylko człowieczeństwo. Jedyną tarczą wojownika jest jego honor, a orężem odwaga. Gdy przestajesz odczuwać ból, przestajesz żyć. Życie jest tylko przystanią, z której możesz odpłynąć ku drugiemu brzegowi, ku wieczności. Zło triumfuje wtedy, gdy nic nie robimy, aby je powstrzymać. Kochają mnie tylko potwory i niestety jest to jedyna miłość, którą mogę przyjąć. Nic, co jest na pozór oczywiste, nie musi być prawdą. Tom siódmy. Legenda staje się częścią przeznaczenia, gdy zawarta w niej prawda stanowi o losach jej bohaterów. Czasami litość wobec winowajcy jest zdradą wobec niewinnego, a czasami niewinność jest największą zdradą wobec litości. Często określona sytuacja kształtuje naszą moralność. To jest właśnie ciemna strona człowieczeństwa. Wolna wola jest naszym największym darem, jak i naszym największym przekleństwem. Wszystkich nas łączą więzy zrodzone z walki i wspólnie przelanej krwi. Wszyscy jesteśmy braćmi w mieczu. Okej, tu mamy chromaniny, dobra. Tylko gdzie ja zgubiłam jedną książkę? A tutaj jesteś. A to ósma. Gdzie jest, kurde, ta?
Od dziś po wsze czasy będziemy w ludzkiej pamięci. Wszyscy, którzy wraz ze mną przeleją dziś krew, będą moimi braćmi. Czy byłem bohaterem? Nie sądzę, ale wiem jedno. Służyłem w Legionie Bohaterów. Życie bez strachu pozbawione jest prawdy. To nie broń zabija, tylko człowiek, który nią włada. Wszystko może stać się bronią, gdy się tego odpowiednio użyje. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, ale to nie cel podróży kształtuje ludzką duszę, tylko droga, która do niego zmierza. Okej, pogadajmy z Algirionem dalej. Mam mały problem. Wiesz, ja też. Ciebie. Ale ja nie żartuję. Wyobraź sobie, że ja też. Aleś ciebie natrętne stworzenie. Słucham więc. O co ci chodzi? Przeczytałem tę księgę, o której wspominałeś, ale nic z niej nie zrozumiałem. Czyli wszystko w normie. Ale dlaczego miałbym ci pomóc w zrozumieniu tego, co musisz zgłębić sam? Myślałem... No przynajmniej tak ci się zdawało. Nie będzie. Robię to tylko i wyłącznie z braku lepszego zajęcia. Jak już wiesz, 7 kroków określa pewien wzorzec zachowań przyczynowo-skutkowych. Ułudniając, każdy z kroków jest swoistym sprawdzianem. Tylko od ciebie zależy, jak z tego wybrniesz. Powiedziałeś, że pierwszy krok już uczyniłem, zabijając nieumarłego Palladyna. Rzeczy samej. Następny krok to honor, ale nic mi to nie mówi. To chyba oczywiste. Musisz udowodnić, że sam wiesz, czym jest honor. A także to, że sam posiadasz jeszcze resztki tej rzadkiej przywary. Porozmawiaj z Shergarem. Wtedy poznasz odpowiedź. Tych jest już ci więcej nie pomogą. Każdy musi przebić sam drugą siedmiu kroków. Mogę ci jedynie życzyć powodzenia, śmiertelniku. Okej, dobra. Do Shergara mamy iść, dobrze. To pójdziemy. Mamy jeszcze trochę czasu, więc może uda nam się drugą próbę wykonać. Shergar jest chyba tutaj. Chyba się nie mylę. Shergar. Twój oddech nadal zdradza strach śmiertelny. Ale wyczuwam też w tobie determinację i wolę walki. Smuga cienia na twojej twarzy zdradza przebyte próby. Mędrcy mawiają, że kiedy uczeń jest gotowy, wtedy pojawia się mistrz. Czy jesteś gotowy, śmiertelniku, na spotkanie ze swym mistrzem? Nie wiem, o czym mówisz. Ja chciałem tylko... Wszedłeś na drogę chwały i męstwa, ale musisz poznać, czym jest honor prawdziwego wojownika. A prawdziwi wojownicy... On ma jednoręczną broń, to chyba szpon Bliera w ogóle. Czy jesteś gotów do kolejnej próby, śmiertelniku? Tak, jestem, ale... Skoro tak, niech Inos rozstrzygnie, który z nas jest godzien przelać za niego krew. No i facecie! Co ja chciałam w ogóle, nie? Ostrze chwały, on mnie na hita ściągnął, ale ma zajebistą broń. Niby jednoręczna, bo trzyma w jednej ręce, a niby dwuręczna, bo mają na plerach. Dziwne. Wstanę kiedyś? Odnalazłeś w sobie honor wojownika, śmiertelny. A ja myślałem, że ty tylko chcesz mnie zabić. Właściwie użyta ironia też jest broń. Słowami łatwiej jest sprowokować do walki niż miecz. Uczyniłeś kolejny krok na drodze ku chwale. Jesteś już gotów do tego, aby zdobyć szacunek moich braci. Mój już zdobyłeś. Walczyłeś godnie i z poświęceniem. Mimo iż była to walka z góry skazana na przegranie. Mimo iż nie mogłeś zwyciężyć. Wygrałeś jako wojownik. Wyczuwam w tobie duszę wojownika. Tobie. Może kiedyś wspólnie skierujemy nasze miecze przeciwko. Bywaj, wojownik. Niech ogień i nosa zawsze rozgrzewa twoje serce. Skrzyżowanie miecza z tobą, mistrzu, było dla mnie zaszczytem. Siła i honor, wojownik. Dobra, pozwól, że podniosę swoją broń, bo się coś tutaj porobiło dziwnego. Ostrze chwały. Dobra, porozmawiajmy z kolejną osobą. Tutaj mamy Kana. Witaj, wojowniku. Czy ty zawsze ćwiczysz z takim zapamiętaniem? Tak.
w każdej wolnej chwili doskonale sztukę walki. To ty jesteś ten nowy? No raczej tak. Wiesz co? Chyba oboje mamy dzisiaj szczęśliwy dzień. A niby dlaczego? Ty musisz zdobyć mój szacunek. A ja mógłbym zabić dla coś mocniejszego do picia. Rozumiesz? I tak, i nie. Rozumiem, że chodzi ci o jakiś trunek. Ale dlaczego to zawsze ja mam robić za posługiwacza? Czyżbym uraził czyjąś dumę? Bez obawy, przyjacielu. Nie to miałem na myśli. Nie chciałem cię poniżyć. Gdyby gdzieś w tej świątyni było coś normalnego do picia, to na pewno bym sobie poradził sam. Niestety Kent Wood sprowadził prohibicję, na jaką to określił napoje wyskokowe i ugłupiacze umysły, czyli wszelakie ziele do palenia. A ja lubię sobie po porządnym treningu gonąć łyka albo dwa. Zresztą przedtem. Moje prywatne zapasy skończyły się już dawno temu. Próbowałem na własną rękę coś pędzić z odchodów ostroków, ale Kent Wood zwietrzył sprawę i zniszczył cały sprzęt. Jak widzisz, jestem w kłopocie. Więc ja, pomożesz potrzebującemu? Skoro tak wygląda sytuacja, to uczynię to z przyjemnością. W porządku. Wróć więc do mnie, jak będziesz miał szczyt. Mam dla ciebie coś specjalnego. Plus 5 do siły. Fajnie. Kurde, to było jak dotyk Boga. Albo raczej jak boski kopniak w tyłek. Jeszcze nigdy nie piłem czegoś takiego. Nie wiem skąd to wytrzasnąłeś, ale zdobyłeś coś więcej niż tylko mój szacunek. Pokażę ci proste ćwiczenie wzmacniające siłę. Myślę, że ten boski specyfik wystarczy mi na jakiś czas. Mhm, dobra, fajnie. Tylko walka daje poczucie prawdziwej potęgi. Okej, czyli mamy trzeci krok za sobą. Dobra. Może teraz byśmy poszli do tego maga, który tam był po drugiej stronie? Tylko się wyleczę, zanim z nim zacznę rozmawiać w ogóle. Bo mam wrażenie, że to się źle skończy. Fladnag. Daj mi się tylko wyleczyć, chłopie. I ogarniemy dalej sprawę. Dobra, łyczek. F5 i rozmawiamy. Tak, życie to przekleństwo Bogu. Kim jesteś, że przeszkadzasz mi w rozważaniu? Nazywam się. Nie interesuje to, że rozmawialiśmy. Mnie. Interesuje mnie tylko to, co ty tutaj robisz. Przybyłem do tego miejsca, bo taka była wola Kenuta. Skoro tak twierdzisz, nie wyczuwam w twoim głosie kłamstwa. Może tylko brak szacunku i odrobiny ironii. Dlaczego przeszkadzasz mi w moich studiach? Muszę pokonać drogę 7 kroków, aby dostąpić zaszczytu rozmowy z Ken Udle. Zdołałem już zaliczyć 2 pośród nich. To widać po twojej zakazanej mordzie. Chyba wiem, kto cię tak obił. Zapamiętaj sobie jednak na całe życie, że drogi się nie zalicza. Droga to oświecenie i łaska innosa. Nie widzę w tobie poszanowania dla naszych dogmatów i świętych symboli. Nie pomogę ci w zgłębieniu tajemnicy. Odejdź, śmiertelniku, i wróć, kiedy będziesz gotowy na okazanie szacunku temu, w co wierzymy. Tylko wtedy dam ci szansę zdobycia mojego uznania. A teraz precz z moich oczu. Okej, nie mogę? Naprawdę? Coś tu się chyba popsuło, srogo. Nie wiem. Została nam chyba jeszcze tylko jedna osoba. Ten na B. Balejat, czy jak mu tam? Jeszcze jest strażnik portalu, ale wydaje mi się, że głównie powinniśmy się skupić na tych osobach. Czemu nie? Pewnie i tak nie dasz mi wyboru. Co za przeciągi się tutaj przywiało. Tak jakoś wyszło. Coś mi się zdaje, że ktoś wścibiał noc tam, gdzie nie powinien. Chociaż Ken Wood by pewnie powiedział, że znalazłeś się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. W dużym uproszczeniu masz rację. Słucham więc. Mów, co cię do mnie sprowadza. Chodzi o tę drogę 7 kroków.
niech zgadza. Kenut polecił ci zdobyć zaufanie wszystkich pradawn. W rzeczy samej, więc nie byłem pierwszym wybrańcem? A to tak ci powiedzieli? No może nie dosłownie, ale dali mi do zrozumienia, że od dawna na mnie czekają. Karmią tą gadką każdego, kto zdoła tu dotrzeć. Choć rzeczywiście ty jako pierwszy zdołałeś pokonać strażnika portalu. Więc może głównodowodzący wszystko wiedzący ma rację. Coś nie słyszę szacunku w twoim głosie, kiedy mówisz o Ken Udzie. Na szacunek to trzeba sobie zapracować. Jak mam szanować kogoś, kto rozkazał nam uciekać z pola bitwy? Bitwy, na której umierali nasi przyjaciele i bracia, bo walczyli do końca, żeby ocalić nasze tyłki. Więc uważasz, że to była zła decyzja? Twarz bym tego Kenudzowi nie powiedział, ale owszem, tak myślę. I bynajmniej nie tylko ja mam podobne przekonania. Zresztą nieważne. On wydaje rozkazy, a my słuchamy. Zawsze tak było i tak będzie. A więc Kenut polecił ci dowieść swoje wartości. Ścieżka, zaufanie i takie tam bla bla, zgadza się? Tak. Niech będzie. Nie będę ci utrudniał życia. Dam ci proste zadanko. Ze świątyni można się dostać do podziemnego świata. Jest to taka niewielka enklawa normalności i oaza spokoju. Miejsce, gdzie choć na chwilę można się uwolnić od oka wielkiego brata. Tylko że dla obcych miejsce to nie zupełnie jest takie bezpieczne i spokojne. Żyją tam bardzo niebezpieczne bestie. No i ta nimfomanka Eline, więc lepiej na siebie uważaj. Pójdziesz tam i zabijesz jednego takiego skurkowanego. Nie powinien ci sprawić żadnych problemów, bo to straszny staruch. Poznasz go bez problemu. Nasza pastereczka nazwała go pradawny potwór. Bardzo oryginalnie. Wiem, też nie lubię tych kretyńskich nazw. Mówią też na niego ognionośca. Jako dowód przyniesiesz mi fiolkę z jego krwią. I to wszystko. To rzeczywiście powinien być spacerek. Dzięki. Postaram się uwinąć jak najszybciej. Nie musisz się śpieszyć. Ja się na razie nigdzie nie wybieram. Dobrze ci tylko radzę. Pogadaj najpierw z Elinę o tym polu. Może dowiesz się czegoś, co pomoże ci w polowaniu. Tylko pamiętaj, żeby jej nie mówić o tym, że chcesz go wysłać na tamten świat. Ona bardzo zżyła się z tymi Włochaczami. Nawet bardziej niż powinna. Zrobię jak mówisz. Bywaj. Bywaj, przyjacielu. Okej, moi drodzy, myślę, że to jest idealny moment na zakończenie tego odcinka. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. W kolejnym odcinku, tak jak było wspomniane, udamy się do tego całego podziemnego świata. Natomiast, no cóż, nie wiem dlaczego nie mogłam z Flatnagiem porozmawiać, bo powinnam, więc to jest bardzo dziwna sprawa. Być może będę mogła z nim porozmawiać później, sama nie wiem, ale akurat teraz pobiegniemy sobie w stronę tego portalu. Także jeszcze raz Wam dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia po sobie komentarza, łapki w górę, subskrypcji, a ja lecę montować już dla Was ten materiał. W kolejnym udamy się do tego podziemnego świata i zobaczymy, co można tam znaleźć. Trzymajcie się i cześć!